O Boże, ja widziałem to. Ta postać tutaj dyga. Dygają jej kończyny. I tutaj po jakimś czasie, jak siedzi się w menu, to sam odkryłem tą ciekawostkę. To po jakimś dłuższym czasie ten telewizor się odpala. I ja się kiedyś zesrałem tego któregoś razu, bo ja tutaj odpaliłem to sobie i nahypowałem się na tą grę. Ale no dupy mi się nie chciało ruszyć, żeby zrobić z tego live'a. Głównie ze względu na to, że to jest horror właśnie. To horror? Na noc mam to oglądać? Jeez. To się wyrobiłem, sorry kochanie, spadam stąd. No kotku, no! Nie opuszczaj mnie! Ja muszę w to grać, wiesz. Kochanie, różnica jest między... Siedzę, oglądam i ewentualnie odwrócę wzrok, a ja siedzę i muszę w to grać. Więc wiesz... Radź sobie sam. No kotku! Ja ci plus. O tym mówiłem. Ja się tego wystraszyłem. Ja się zesrałem tego, jak to się włączyło. Dobra, ludzie. Jak tego nie włączę, to tego nie zacznę. Crumbly Crisps. O Boże, i ta postać. Ja tylko trailery widziałem. Co? Tu ma jakieś te szpony? O, już się zesrałem na samym... Episode 1. Shadow Bandit and the Trail of Shadows. Zapowiada się dobrze. Dobra, graj. No już gram. MJ teraz event w Fortnite. Czekajcie. Czy ona ma czaszkę na tym krawacie? Ona miała czaszkę na tym. Co ona miała czaszkę na tym krawacie? Czym ja jestem? Ja jestem kukło chyba. Będzie teraz igram w Fortnite. Nie, dzięki. Ja nie gram w Fortnite. XDN. O kurde. Co jest? Coś mnie opętało. First steps. You're heading out into the wild. Touch anywhere in your surroundings to move around Shandong Valley. Uuu, to będzie taka gra! Ej, fajnie się dobrze. Ale on się dziwnie porusza, w sensie to moja postać się tak... O shit, ja się zesram w tej grze. To jest gra tak bardzo 2D, a ja się tak zesram zaraz przy niej. Mogę do tego podejść. Okej, okay, ale czy tutaj przypadkiem nie ma przejścia? Nie, nie ma przejścia. O kurde. Trzeba było pójść z laptopem do kina. Co jest? Co to było za prze... Za przejście... O, hajs! Hajs to zawsze się przyda. Kiedy grasz w horror... Kiedy grasz w horror, a zbierasz pieniądze. No normalnie, GTA 5, kukiełka, edition. Przecież to jest typ taki jak... Ja. On jest... mną. I ten dźwięk. Keep creepy foes away and take on pop puzzles with your very own trusty bandit pop pistol. Corkshot, okay. Co to miało znaczyć? Andrzej, mówiłem ci tyle razy, żebyś nie dotykał tego żelastwa. Czekaj, jak ja mam się tam dostać?
Muszę iść tędy. Pieniądze, pieniądze. Chyba nie do końca to przemyśleli od tej strony, że tam trzeba zajść i to jest takie nieintuicyjne. To najlepiej się ogląda na kibu. Ale fajne przejścia, czy ja tam widziałem dwa oczy? O chuj. O chuj. O! Ja. O! Czy wy chyba widzicie? Co to kurwa jest? Co? Co to wam ma być? Staram się nie wyrażać, ale naprawdę ciężko. Kurwa. To się robi, zaczyna się robić coraz bardziej creepy. Że jakiś Fox, chyba jakiś Liz. Liz albo ktoś, kto ma na imię Fox, nie będzie chyba zadowolony ze spotkania ze mną, czy coś takiego. I co ja mam na to stanąć, tak? Nie widzę coś tego. Ło! I ta muzyka. Gitara siema, gitara siema. Shot a cork at a cue bell to unlock new pants and reveal important hidden items. Okej. Czyli ja... Znowu coś... Pa Andrzej! Zostaw te drzwi! Czy ja mam strzelać w takie te dzwonki? Okej. To warto zapa... Excuse moi, where I am? To warto zapamiętać w sumie, że muszę strzelać takie dzwonki. W ogóle się nie przestraszyłem. Takie straszaki są dla dzieci. Oni próbowali mnie tym przestraszyć. Takie straszaki są dla dzieci, co wy. Ja się nigdy nie przestraszę czegoś takiego. To jest... Ja jestem zbyt twardy. Tak, zaczynam się już jąkać, kuźwa. Zbyt twardy jestem. Wyłącz tą lampę. Czy ja mogę stąd coś podnosić, czy co? Bo na razie to jest... Średnia gra się zapowiada. Zaczynam być powoli zawiedziony. Mam nadzieję, że coś się zaraz zmieni. Nie. Wiecie co? Czerwone oświetlenie nigdy nie znaczy nic dobrego. Tu jest coraz więcej rozwalonych kukieł. Mi się to przestaje podobać. Ta kukła definitywnie będzie za mną szła. Co jest? Co jest? Skąd ja to wiedziałem? Oj, będzie szła kolejna. Wydalamy. Spadaj. Andrzej, zostaw mnie. Dobra, tu mogę iść, ale tu zaraz. Te dolarki. Dobra. Bank? Bank on it! Make sure to save your progress at the bank just in case you meet your demise. Aha, czyli to są moje punkty zapisu. Would you like to save your progress? All previous data will be over. Łódka. Będę musiał kluczyk do niej znaleźć. Dobra, idziemy tu. Najpierw idziemy w te drzwi.
Stań tutaj. O, najpierw idziemy w te drzwi czy w tamte drzwi? Wybierajcie, te po lewo czy te po prawo? Bo ja szczerze nie wiem. I pytam się was, co wy wybieracie? Gdzie mam najpierw iść? Który wpierdol ma na mnie pierwszy wyskoczyć? Dwie osoby się wypowiedziały. Idziemy w te pomiędzy. To się zaczyna robić z tego labirynt. Przestaje mi się to podobać, bo nie mam pamięci zbytnio do takich rzeczy. A tu są pieniądze i boję się trochę do tego podejść. Bo ta kukła jest u góry. I to głównie ze względu na to bałem się tam podejść. A zobaczcie, jak wyczułem, kurde, tą kukłę, że ona tam stoi. To jest jakaś notka. It's a dark day in Shandong Valley. Even the birds stopped singing, but whatever happens, I know the good folk will watch out for each other. The show must go on, as they say, Farmer Mel. Czyli to jest powiedziane, że to jest ciemny, czarny dzień dla Shandong Valley. Valley to jest ta alejka. Shandong, alejki Shandong. Nawet ptaki przestały śpiewać. Ale cokolwiek się stanie, nasz dobry stwórca, coś takiego, będzie nas obserwować cały czas. Show musi trwać, tak jak powiedzieli. Farmer jakiś, Farmer Mel. Okej, jakiś farmer się wypowiedział. A widzicie, warto było tu przyjść. Tutaj nic nie ma więcej. Tylko tu była notka, czyli można powiedzieć, że tutaj była tylko fabuła, ale to nie jest przejście dalej, czyli nie ominęliśmy nic. Warto było tu przyjść. You have to try to be a bit stealthy to survive back here. Typie, zamknij się. Dobra, idziemy dalej. Let's go, przygoda. A weź, dziadu, spadaj moje. O, jest klucz. Co tu jest napisane? Beware the stringless. Beware the stringless. Wystrzegaj się. To jest chyba powiedziane: wystrzegaj się tych, którzy są bez tych. Czyli wystrzegaj się tych, którzy nie mają nad sobą. O, to jest w ogóle trumna. Fajnie. O, wiedziałem, że tu coś jeszcze będzie. Nie wiem, na co mi te dolarki, ale ufam, że będą potrzebne w tej grze, więc wolę je jednak zbierać. Żadnych dzwonków tu nie widziałem chyba do tej pory. Ever wonder what our strings attached to up there? Wiesz, jaki ten typ jest obsrany chyba bardziej niż ja. Chociaż nie. Nikt nie jest bardziej obsrany ode mnie aktualnie. To światło, które się tak huśta i huśta się na tą postać, to jest zły znak. To jest jakieś coś pomiędzy, obok, cokolwiek? Nie, to jest po prostu taki długi korytarz do przodu. Spoko. Zaczynam się obawiać. Co to jest wanted? Ktoś jest poszukiwany. Typie. Sterowania to tu do końca nie przemyślej. Poszukiwany. Ktoś, kto. Ktokolwiek, kto zwróci klucz do Happy Mine, czyli do wesołej kopalni. Że poszukują kogoś, kto znajdzie. Those nasty creatures went and hid it somewhere in the wild. Nie wiem, co to jest Critters, ale jacyś ludzie, kukiełki w cudzysłowiu, zabrali to i schowali gdzieś w The Wild, w górach. Góry są. Przejście przez góry jest zamknięte. Dopóki ten klucz nie zostanie znaleziony, bankier. Okej. Co jak mi się zdaje? Dobra, mamy przejście tu. I mamy przejście tu, a tu mam jeszcze jakieś zamknięte przejście. Ale dobra, czekajcie, bo tutaj jest. Tutaj jest ten punkt, z którego mogę strzelić. Tylko teraz jedno pytanie. Jak ja mam go uaktywnić? Bo wcześniej znalazłem dźwignię do niego. Przyszedłem stąd. Dobra, pójdźmy tutaj.
Ta kukła, która wygląda identycznie jak ja. Good looks. Discover hidden bandit outfits all over Shondon Valley. Return here to put them on. Aha, czyli znalazłem... Aha. Czyli znalazłem przebieralnię. Ta nuta. Ciebie nie da się nie kojarzyć. Dobra, no to nie powiem.